jak rodzice reagują, kiedy przyszli tutaj, zobaczyli tę salę, zobaczyli to, co tutaj jest? W czasie przeprowadzki rodzice przychodzili, też pomagali nam, więc część rodziców jakby już wcześniej też wiedziała i miała swój udział w tym, jak to wygląda, dlatego że przyjeżdżali tatusiowie ze swoimi wiertarkami, żeby nam pomóc wieszać szafki, sami jakieś pomysły, jeśli chodzi o urządzenie sal. Mamy też przychodziły, tam malowały, szykowały, ustawiały zabawki, więc duży wkład rodziców był też. Warunki są dużo lepsze, szczególnie dla dzieci. Jest ciepło przede wszystkim, nie leje się woda i jest, myślę, zdrowiej higienicznie i czyściej, dlatego że tam mieliśmy problemy z grzybem, i z pleśnią i z różnymi innymi rzeczami. Co jeszcze zostało do zrobienia? Bo przedszkole się przeprowadziło. Wszystko wygląda, że już prawie jest na miejscu. Musimy jeszcze podłączyć internet i telefon. Jest jeszcze trochę sprzętu takiego elektronicznego, jak tablice multimedialne, telewizory, które musimy podłączyć, ale już czekamy na fachowców i będziemy robić szafę w grupie najmłodszej do przechowywania leżaków, taką dużą leżakową. I to są rzeczy pierwsze, które musimy zrobić najszybciej. I też w planach jest plac zabaw. W planach jest plac zabaw, ale to dopiero na wiosnę będzie przeniesiony nasz plac zabaw z tamtego Stanecznej tutaj na wokalną. Dzieci jak zareagowały, kiedy zobaczyły nowe sale? Dzieciom się na razie bardzo podoba, ten który dzisiaj przychodzi, nie mamy aż tak dużo dzieci, mamy mniej niż zwykle, ale bardzo im się podoba. Jest w niektórych salach są trochę inne zabawki niż zostawiły. Na przykład w tej grupie, ta grupa miała bardzo malutką salę, tam było bardzo ciasno. Teraz mają dzieci własne stoliki, bo tam nie było gdzie wstawić tych stolików. Mają dużą salę, własną łazienkę, więc jest zupełnie inaczej.